Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z serii eksperymentów na moim kanale. W dzisiejszym odcinku skonfrontujemy ze sobą ikony oraz przyszłe ikony i tym samym sprawdzimy, który zespół okaże się lepszy. Oczywiście pewnie wielu z Was będzie miał inne zdanie dotyczące zawodników, którzy powinni znaleźć się w drużynie przyszłych ikon. Jednak kogoś do tej drużyny musiałem wybrać, dlatego mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jednak zanim zaczniemy, chciałem Was prosić o zostawienie łapki w górę dla zasięgu oraz subskrypcji, jeżeli jesteś nowym widzem. Natomiast przejdźmy już teraz bezpośrednio do prezentacji obu zespołów. Jeżeli chodzi o drużynę przyszłych ikon, to jestem niemalże pewien, że co najmniej kilku zawodników z tej drużyny już za kilka lub kilkanaście lat otrzyma kartę ikony w trybie Ultimate Team. Niewątpliwie będzie to Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. Naprawdę powinniśmy być dumni z tego, że żyjemy w czasach, kiedy tych dwóch zawodników bije kolejne rekordy, prześcigając się co roku w wyścigu o złotą piłkę. Jeżeli chodzi o resztę zawodników, to przy wyborze kierowałem się głównie liczbą występów na najwyższym poziomie, osiągnięciami indywidualnymi oraz klubowymi, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Myślę, że udało mi się stworzyć naprawdę solidny zespół weteranów piłkarskich boisk. Natomiast aktualnie na swoich ekranach możecie zobaczyć drużynę ikon dostępnych w grze. Jest to drużyna, która została złożona ze wszystkich zawodników, którzy otrzymali kartę ikony. Myślę, że jest to drużyna kompletna, która z powodzeniem mogłaby walczyć o najwyższe cele. Szkoda, że nie mamy już możliwości obejrzenia tych zawodników w akcji. Natomiast jeżeli ktoś z Was zastanawia się, w jaki sposób te legendy znalazły się w trybie kariery, to serdecznie zapraszam do odcinka, w którym przedstawiłem tą modyfikację. Link znajdziecie oczywiście w komentarzu. Oczywiście na potrzeby tych testów wcieliłem się w rolę szkoleniowca drużyny Realu Madryt, ponieważ to właśnie do tej drużyny przetransferowałem wszystkich tych zawodników. Mam nadzieję, że kibice innych drużyn mi to wybaczą, ale w innym wypadku ten test nie byłby po prostu możliwy. Musiałem wybrać tylko jeden zespół i uznałem, że drużyna Królewskich będzie w tym wypadku dobrym wyborem. Jest to najbardziej utytułowana drużyna w historii i doskonale oddaje rangę tego eksperymentu. Natomiast zanim przejdziemy do bezpośredniego starcia, zobaczcie wyniki symulacji, którą przeprowadziłem. Aktualnie na swoich ekranach możecie zobaczyć tabelę Ligi Hiszpańskiej po 7 kolejkach. Drużyna przyszłych legend zajmuje obecnie pierwsze miejsce z dorobkiem 17 punktów na koncie. Natomiast drużyna legend zajmuje dopiero 7 pozycję i jak dla mnie było to naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Jednak mimo wszystko uważam, że będzie to naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Natomiast teraz możecie zobaczyć bezpośrednie porównanie tych dwóch zespołów. Myślę, że zarówno drużyna przyszłych legend, jak i drużyna legend ma na swoim koncie bardzo dużo atutów, które mogą przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Natomiast aby ten test był jak najbardziej wiarygodny, pokażę Wam to w trybie, którym sztuczna inteligencja będzie się mierzyć ze sztuczną inteligencją. Także zapraszam do oglądania. 13 minuta spotkania to niefortunne zachowanie Sergio Ramosa, który traci piłkę. Piłka bardzo szybko trafia do linii ofensywnej, Filippo Inzaghi trafia w słupek, jednak piłka szczęśliwie trafia pod nogi Kluiverta, który bez problemu umieszcza tą piłkę w siatce. Dwudziesta pierwsza minuta spotkania to dla odmiany pierwsza akcja ofensywy drużyny przyszłych legend. Fenomenalne podanie Leo Messiego do Luisa Suareza, jednak Edwin van der Sar stanął w tej sytuacji na wysokości zadania i wynik dalej pozostaje bez zmian. 32 minuta spotkania to przepiękne podanie Andresa Iniesty za linię obrony przeciwników. Do piłki dobiera Cristiano Ronaldo i bez zastanowienia ścina w kierunku bramki. Jednak strzał Portugalczyka przypominał bardziej podanie. 40 minuta spotkania to kolejna akcja drużyny przyszłych legend. Świetna wymiana piłki w środkowej części boiska. Piłka trafia do Luisa Suareza, który wygrywa indywidualny pojedynek z obrońcą drużyny przeciwnej. Przymierzył bardzo dobrze, jednak ten strzał trafia w boczną siatkę. Początek drugiej części spotkania należał do drużyny legend. Cudowne otwierające podanie Kluiverta do swojego kolegi z zespołu, który wychodzi na czystą pozycję i trochę szczęśliwie umieszcza tą piłkę obok interweniującego Gianluigiego Buffona. Tym samym drużyna legend wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. 61 minuta spotkania to kolejna indywidualna akcja Cristiano Ronaldo. Fenomenalne podanie prostopadłe do piłki do Neymara i wychodzi na czystą pozycję. Jednak po raz kolejny legenda Manchester United ratuje swój zespół przed stratą kolejnej bramki. 68 minuta spotkania to kolejna akcja ofensywna drużyny przyszłych legend. Piłka wędruje po prostu jak po sznurku, aż trafia do kompletnie niepilnowanego Suareza, który w takich sytuacjach się po prostu nie myli. Drużyna przyszłych legend strzela bramkę kontaktową i w tym meczu jeszcze wszystko może się zdarzyć.
70. minuta spotkania to kolejna dobrze zapowiadająca się akcja drużyny legend. Thierry Henry świetnie wypuszcza portugalskiego pomocnika, który pięknym mierzonym uderzeniem umieszcza tą piłkę w samym rogu bramki strzeżonej przez supermana z Turynu. Chwilę później, bo w 74. minucie spotkania drużyna legend po raz kolejny udowodniła swoją wartość. Kombinacyjna akcja wykonywana po prostu bezbłędnie na jeden kontakt, piłka trafia ostatecznie do Kluiverta, który bez większego problemu potrafił umieścić tą piłkę w siatce. 78. minuta spotkania to kolejna indywidualna akcja Rui'ego Costy, piłka trafia do Henry'ego, a ten podaje ją dalej do Okoszy, który potężnie uderza w kierunki bramki strzeżonej przez Gianluigiego Buffona, nie pozostawiając mu najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Końcówka spotkania to jeszcze jedna szansa dla ekipy przyszłych legend. Cristiano Ronaldo świetnie wrzuca tą piłkę w pole karne wprost na głowę Lionel Messiego, który w dosyć nietypowy jak dla siebie sposób ostrzałem głową pokonuje bramkarza gospodarzy i strzela drugą bramkę dla swojego zespołu. Aktualnie w swoich ekranach możecie zobaczyć statystyki tego spotkania. Ostatecznie drużyna legend pokonuje drużynę przyszłych legend 5-2. Było to naprawdę wyrównane spotkanie, ponieważ obie drużyny stworzyły sobie podobną ilość klarownych sytuacji. Jednak drużyna legend była po prostu skuteczniejsza. Natomiast teraz możecie zobaczyć końcową tabelę La Ligi po zakończeniu tego sezonu. Ostatecznie drużyna legend zgarnęła najważniejsze trofeum w Hiszpanii, gromadząc na swoim koncie aż 80 punktów. Dla porównania drużyna przyszłych legend zgromadziła jedynie 72 punkty. Natomiast tutaj możecie zobaczyć całe drzewko turnieju Copa de España, w którym drużyna legend po wcześniejszym wyeliminowaniu drużyny przyszłych legend w półfinale niespodziewanie przegrała w finale z drużyną Realu Sociedad. I to właśnie drużyna biało-niebieskich sięgnęła po te trofeum. Natomiast teraz możecie zobaczyć wszystkie wyróżnienia indywidualne, które zostały przyznane za cały sezon. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie stawcie łapkę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję, żeby zostać nowym widzem. Także trzymajcie się, na razie i piona! Peace.